Dzień dobry, witajcie po raz drugi. Dzisiaj z samego rana o dziewiątej, samego rana o dziewiątej, to zależy jak dla kogo, odbył się pierwszy tak naprawdę live, żeśmy testowali, żeśmy dużo rozmawiali. 2.37 udało się posiedzieć. Wyniknęło z tego, na tym live'ie bardzo dużo ciekawych rzeczy, które sobie oczywiście zapisałem. I teraz tak, pytaliście już kiedy następny. No, planowałem sobie codziennie, no ale z tych planów już dokładnie wiem, że nic nie wyjdzie, więc kolejny live odbędzie się w czwartek o 9. No bo jutro mam spotkanie, przyjeżdża do mnie przedstawiciel Orlen Paczki. Zobaczymy, co z tego tam wyniknie, co mają do zaproponowania. Zobaczymy, jak to się ułoży, no bo wydaje mi się, że impost jest troszeczkę wypierany, jeśli chodzi o Allegro. No, i trzeba tutaj się układać tak naprawdę ze wszystkimi przewoźnikami, żeby ta wysyłka była, wiecie, no po prostu jak najpóźniej. Na czwartek zaplanowałem sprzedaż hurtową. No bo dzisiaj y, troszeczkę żeśmy rozmawiali, odpowiadałem gdzieś tam na wasze pytania, które się pojawiały, y, no mówię sporo fajnej y, wiedzy. Nie każdy będzie w stanie oglądać tak długo. Ja po prostu sobie pracuję, każdy może wpaść, pogadać, a podsumowanie efekty y, plus to wszystko to, co się gdzieś tam na tym live działo, będzie przedstawiane tutaj w takich odcinkach w formie dziennika pracy. Y, codziennie będę się starał o tej 19 coś tam wrzucić albo krótkie, albo długie, żeby tak. Podsumować tak naprawdę dzień pracy. Także, także zapraszam w czwartek o 9. To, co chciałbym Wam pokazać, to bardzo dobrze idzie ostatnio w moim sklepie internetowym. Wyobraźcie sobie, że idzie y, dużo lepiej niż na Allegro. Wczoraj gdzieś tam piękna sprzedaż. Zamówienie wpadło, bardzo ładne, eleganckie. Y, praktycznie za ponad 4000 zł udało się sprzedać tylko z kampanii reklamowej, więc przychody te 43 tysiące to jest tylko i wyłącznie kampania reklamowa. Sklep internetowy generuje coraz lepsze przychody, no i teraz właśnie kolejny sklep internetowy uruchamiam, i jeszcze mam w planach jeszcze jeden sklep internetowy, dlatego jednak stawiam tutaj gdzieś wszystko na te sklepy internetowe. Przeglądałem sobie ostatnio grupy, znaczy dość często to widzę tego typu zagrania, tego typu sytuacje. Wyobraźcie sobie, że sprzedajecie w internecie na Allegro czy to w sklepie internetowym, nie macie za dużo czasu. Wiecie, obroty są dość duże i nagle chcecie, poszukacie jakiegoś specjalisty od Allegro Ads albo yy, od, do spraw po prostu Allegro. Chcielibyście kogoś znaleźć, kto byłby specjalistą i kto by Wam to konto poprowadził. Powiedzmy, że macie, nie wiem, pół miliona złotych obrotu miesięcznie, chcielibyście, żeby te obroty były większe. No, i dajecie gdzieś tam ogłoszenie. I teraz tak, jakiś ktoś zapytał po prostu, czy polecacie kogoś od Allegro tam ads, czy żeby ulepszyć konto na Allegro. I od razu pod tym, pod tym tutaj, pod tą. Hmm, chciałbym zapytać, co wy na ten temat uważacie. Od razu pod tym pojawiły się komentarze i jest e, Radosław, jakiś tam się wypowiedział. Bartłomiej, ekspert do spraw Allegro. Allegro, ads polecam. Bartłomiej od razu odpowiedział: Dzięki, najbardziej zasłużony człowiek. Członek. Kolejny komentarz. Zaraz, od razu, po godzince. Jedyna osoba, która zna się na Allegro, to Bartłomiej. Bartłomiej od razu odpowiada. Dziękuję, i uśmiech. Kolejna, godzinkę później. W 100% polecam dobre stawki. Bartłomiej ja znowu polecam. Bartłomiej znowu dziękuję Dominikowi. I tak się to wszystko zatacza, i tak jest praktycznie pod każdym, każdym, każdym komentarzem. No i jak ktoś sobie wejdzie z marszu, taka osoba, która się troszeczkę nie zna, no to może odnieść wrażenie, że ten Bartłomiej to jest po prostu wymiatacz, a tutaj widać, że to wszystko jest bardzo, no, w bardzo interesujący sposób mm, po prostu przedstawione, nie? I, i, I jak ja to widzę, no to nie wiem, co w ogóle o tym myśleć. Dajcie znać, co, co Wy myślicie, z, jak, z usług, kogo wykorzystacie, jeśli chodzi o Allegro Ads i, i, i ulepszenie kont, no bo to jest Kurczę, no że ludzie nie mają stracha? Nie wiem, czy ten chłop coś, coś reklamuje, czy nie reklamuje, jakie ma efekty. Może ja go teraz pomawiam, dlatego też zamazałem nazwiska, ale no widać, że tutaj coś, coś jest niepokojącego, albo jest rzeczywiście tak dobry. Rozmawialiśmy jeszcze dzisiaj na live'ie na temat hmm, produktów firmowych, które chcielibyśmy sprzedawać, chcielibyście, znaczy... Chci Dzień dobry, chciałbym sprzedawać produkty jakieś firmowe, co polecasz? No i ja mam na ten temat jedną opinię i tutaj właśnie ją przedstawiłem na live'ie troszeczkę szerzej, no ale zobaczcie sobie, co tutaj się dzieje. Wchodzicie z nożem, nóż Fiskarsa, uniwersalny nóż, 35 zł kosztuje na Allegro, można go sobie kupić i teraz możecie sobie porównać oferty tego, tego noża, czyli porównaj oferty po SKU tego firmowego noża. No i od razu jak sobie porównacie, no to na samej górze top oferta oficjalny sklep Allegro, 30 26 zł. 26 groszy. Potem jest poniżej kolejne oferty, znowu 30 26 zł. 26 groszy, kolejny, yy, kolejna oferta, tak jakby Allegro, 30 26 zł. 26 groszy. To jest po prostu. Ech, no to jest masakra. Ten nóż w hurcie kosztuje, nie wiem, 35 zł musiałbym to dokładnie sprawdzić ale na Allegro też jest sprzedawany po 35 zł, no a Allegro sprzedaje go po 30 zł i teraz biorąc pod uwagę to, że postanawiacie sprzedawać jakiś produkt, nie wiem tabletki do zmywarki yy, zatowarowujecie się, myślicie, że to super biznes, no i Allegro Wam tu zaraz się szybciutko podepnie no i wyskoczy taka oferta po 30 zł 26 a nie po 35 więc Allegro może bardzo szybko pozamiatać praktycznie każdego sprzedającego no, i powiem szczerze, że jest to dość niebezpieczne sprzedawać w dzisiejszych czasach jakieś markowe, firmowe produkty, no bo wydaje mi się, że na tym nie można zarobić. Chyba, żeby, chyba, żebyście wprowadzili Fiskarsa w ilości 5 sztuk z każdego produktu do waszego sklepu internetowego, który zajmuje się sprzedażą produktów kuchennych, no i ludzie by tego Fiskarsa po prostu dobierali gdzieś tam przy okazji, żeby. No ale, no ale jest to dość. Niebezpieczne. I można takich ofert. Ja, bo ja sam sobie kupowałem nóż i jak sobie to sprawdziłem, no to wiadomo, kupiłem od Allegro oficjalnego sklepu, no bo mieli najtaniej. Po co mam przepłacać po 5 zł za nóż, który u wszystkich jest praktycznie taki sam, nie? No ale zobaczcie sobie, jaki jest precedens. I tutaj mnie kolejne przemyślenia naszły, kolejny tutaj slajd. Prowadzę nierejestrowaną działalność gospodarczą poszukuję ubrań do swojego butiku. I teraz yy, pojawił się taki komentarz, yy, pojawił się taki gdzieś tam wpis na, na Facebooku i zobaczcie sobie, co się stało pod tym wpisem. 445 komentarzy, czyli ludzie tam pisali: Ja mam ciuchy, ja mam ciuchy, ja mam ciuchy, ja mam takie, takie, takie. Sprzedam Ci po tyle. Po dychu za sztukę, po pięć zł za sztukę. Więc mm, tutaj nasuwa się takie. No, w sumie wniosek się nasuwa, że ten biznes, jeśli chodzi o odzież, czy tam jakieś ubrania, no to jest to też dość niebezpieczny temat, no bo możecie być skuszeni tym, że, że ktoś coś gdzieś sprzedaje, kupuje, można zaimportować z Chin, czy to z Turcji bardzo tanio, ale w pewnym momencie się okazuje, że no że ciężko to sprzedać, no bo zobaczcie, tu jest jedna oferta i nagle prawie 500 osób, 500 firm napisało przy jednym głupim tak naprawdę poście na no też, ja wysuwam tutaj wnioski, aczkolwiek no nie wiem, czy one są również tutaj zasadne, nie? No i jeszcze chciałbym się tutaj pochwalić. Dzisiaj sprawdzałem kod rabatowy jak na live'ie z rana, no to wykonano 24 te serduszka. Tu chodzi o te serduszka drewniane, które wrzucam do reklamy, Mam już 26 zakupów dzięki tym serduszkom. Podejrzewam, że do końca roku tutaj e, będzie tysiąc. Będzie tysiąc jak nie lepiej, bo wydaje mi się, że tak jak ja daję te serduszka, ludzie je sobie zachowują i stwierdzają, Kupię potem, kupię potem, kupię potem. Jak będę kupował następny raz, to kupię, 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 kupię. I dzięki temu naprawdę mam, yy, no, super to, super to działa. Wydaje mi się, że klienci stają się coraz bardziej uwiązani, dlatego ten sklep internetowy coraz lepiej mi hula. No i, i będę to obserwował i będę Wam oczywiście o tym mówił, no, bo jak na razie tutaj testowo to zrobiłem i działa to bardzo, bardzo dobrze.